Dodaj kilka kropel do gotujących się jajek, a skorupka zajdzie w całości. Nie będziesz już miał problemu z ich obieraniem. Jeśli zdarzyło ci się, że obieranie jajek wyglądało tak, to zapewniam cię, że to się zmieni. Trik na gotowanie jajek zagwarantuje, że już zawsze będziesz miał pięknie obrane jajka i bez wstydu będziesz mógł je podać gościom. Kupując jajka, każdy z nas chce, aby były świeże. Jeżeli naprawdę są świeże, po ugotowaniu ich pojawia się problem z ich obieraniem, a wystarczy odpowiednio je ugotować. Jajka łatwe w obieraniu to jeden problem, ale inny, równie częstym jest pękanie jajek. Dlatego wiele osób zamiast do gotującej się wody woli wkładać jajka najpierw do pustego garnka i zalewać je zimną wodą. Potem dopiero włączają kuchenkę i zaczynają je gotować. Dodają też sól. Jeśli jajko i tak pęknie, nie wypłynie całe do garnka. Ale co zrobić, żeby skorupka odchodziła od jajka? Rozwiązaniem jest jeden owoc cytryna. Weź jedną cytrynę i przekrój ją na pół. Potnij na plasterki albo wyciśnij z niej sok. Wlej do gotujących się jajek. Cytryna uelastycznia skorupkę. Zapobiega to jej pękaniu i ułatwia obieranie ugotowanych jajek. Tak, ugotowane jajka bez problemu obierzesz ze skorupki. Zamiast cytryny możesz dodać do gotowania jajek odrobiny octu. Osiągniesz ten sam efekt. Ja wolę dodawać plasterki cytryny lub sok z cytryny. Moja babcia kiedyś tak sprawdzała jajka. Patrzyła, które się kręci, a które nie. Miała potem swój powód. Brała trzy jajka. Trzymała po jednym w każdej dłoni, trzecie układała pomiędzy nimi jajko, które się kręciło, odkładała do jednego pojemnika, a jajka, które się nie kręciły, kładła do drugiego pojemnika. Zdradzę ci w dalszej części, co to oznaczało. Teraz, już mało kto tak robi, ja nauczyłam się od niej jeszcze innego sposobu. Wiem, jak sprawdzić, które jajko jest świeże, a które stare. Jeżeli mam kilka opakowań jajek w lodówce, mogę wybrać z których zrobić jajecznicę na śniadanie, wystarczy mi do tego szklanka wody. Wkładam do niej jajko i patrzę co się stanie. Przygotowałam trzy szklanki, wlałam do nich wodę, pokażę ci jak jajko może się zachować w wodzie. Jajko po włożeniu do wody może opaść na dno szklanki. W innym przypadku może pływać na powierzchni wody. Co to oznacza? Świeże jajka opadają na dno, najświeższe leżą poziomo na dnie, kilkudniowe unoszą jeden czubek wyżej, dwu i trzy tygodniowe jajka unoszą się na środku wody. Najstarsze jajka nie utoną, unoszą się cały czas na powierzchni. Natomiast trik z kręcącymi się jajkami babcia wykorzystywała, kiedy kura siedziała na jajkach. Babcia zostawiała jej jajka, które się kręciły. Z nich miały się wykluć kurki. Te drugie, które się nie kręciły, zabierała do domu. Ten błąd podczas podgrzewania parówek popełnia wiele osób. Jeden szczegół sprawia, że stają się groźne dla zdrowia. Parówki przygotowane w ten sposób są szkodliwe. Szkoda, że producent nie informuje o tym na opakowaniu. Jeśli często jesz parówki lub podajesz je swoim dzieciom, słuchaj uważnie. Zwykle, gdy chcemy je zjeść, podgrzewamy je, najczęściej w wodzie. Choć czynność wydaje się prosta, to jeden szczegół jest niezwykle ważny: Temperatura wody nie powinna przekroczyć 130 stopni Celsjusza. Najlepiej, gdyby w ogóle nie doprowadzać jej do wrzenia. Parówki są wykonane z mięsa kategorii MOM, czyli mechanicznie oddzielonego od kości, jednak nie są wykonane w stu procentach z mięsa. W ich składzie znajdziemy również sól peklującą, azotany i azotyny. To właśnie te składniki są powodem, dla którego nie wolno za mocno podgrzewać parówek. Wysoka temperatura sprawia, że zaczynają wytwarzać związki rakotwórcze. Takie jak nitrozoaminy. Potencjalne czynniki rakotwórcze zawarte w produktach mięsnych obejmują składniki naturalnie w nim występujące, ale również powstające przy obróbce cieplnej. Należą do nich żelazo, azotany i azotyny, aminy heterocykliczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Parówek również lepiej nie smażyć i piec. Podczas takiej obróbki temperatura również jest za wysoka. Jeśli parówka zaczyna pękać, to znak, że substancje w jej składnikach zaczęły pracować. Właśnie takich kiełbasek nie powinniśmy serwować swojej rodzinie. Parówki najlepiej podgrzewać w wodzie o temperaturze 70 stopni. Jeśli robimy to w mikrofalówce, wystarczy im mniej niż 30 sekund. Sposób na przechowywanie bananów. Tak możesz trzymać je nawet przez dwa lata. Banany i sodą. Użyj do tego wilgotnej szczotki. Tak usuniesz resztki zanieczyszczeń i substancji, które się na nich znajdowały. Opłucz banany pod bieżącą wodą, potem wytrzyj je do sucha ręcznikiem papierowym. Weź pierwszego banana i pokrój w plasterki. Końcówki wyrzuć. Zrób to samo z kolejnymi bananami. Pokrój jedną paprykę. Ja użyłam słodkiej, ale możesz wybrać ostrą. Przygotuj duży, czysty słoik. Mój ma niecałe 3 litry. Włóż 3 liście laurowe Kilka ząbków czosnku, trochę papryki, dwie łyżeczki nasion kolendry, dwie łyżeczki nasion kopru. Szczyptę suszonych płatków chili. Możesz je pominąć, jeżeli dałeś ostrą paprykę zamiast słodkiej. Kilka ziaren gorczycy. Do tak przygotowanego słoika zacznij układać plasterki bananów. Kiedy zakryjesz dno, dołóż kilka kawałków papryki. I układaj dalej banany. Wsyp 4 łyżeczki cukru i 6 łyżeczek soli. Wlej 10 łyżeczek od stół. Zalej słoik wodą. Zakręć go. Na dno garnka włóż ściereczkę. Zagotuj wodę. Wstaw słoik i gotuj pod przykryciem 10 minut. Po tym czasie słoik możesz wyjąć i gotowe. Banany w słoiku możesz przechowywać w swojej spiżarni nawet przez dwa lata. Nie rozmrażaj piersi z kurczaka. Wystarczy zwykła tarka, żeby przygotować z niej obiad. Na dużych oczkach zetrzyj mrożony filet i zrób z niego wyśmienity obiad. To danie, to mój sekretny przepis. Nie muszę biec do sklepu po świeże mięso na obiad, jeśli w lodówce mam zamrożony filet z kurczaka. To takie proste. Zetrzyj mrożony filet i przełóż do większej miski. Potnij jedną szalotkę. Dodaj ją do startego na tarce mięsa. Obierz dwa średniej wielkości ziemniaki. Zetrzyj je też na tarce. Wyciśnij z nich nadmiar wody i dodaj do mięsa z cebulką. Wbij jedno jajko, dopraw wszystko solą i pieprzem. Wsyp pół łyżeczki oregano. Wsyp około 200 g startego żółtego sera. Wymieszaj na jednolitą masę aż wszystkie składniki się połączą. Na patelnię wylej odrobinę oliwy. Możesz też dodać masło. Pierwszą porcję możesz usmażyć jak małe kotleciki. Uformuj je w rękach i usmaż. Takie kotleciki są wyjątkowo miękkie i bardzo serowe, wszyscy je uwielbiają, pachną i smakują wyśmienicie. Wyłóż drugą porcję na patelnię. wyrównaj brzegi. Przykryj pokrywką i smaż przez około 15 minut. Po tym czasie weź talerz i odwróć potrawę. Smaż drugą stronę kolejne 15 minut. W międzyczasie pokrój zieloną pietruszkę. Usmażone danie wyłóż na talerz posyp pietruszką.